Radio Kraków. Siedem minut po 23. Już jesteśmy, już można do nas pisać. 4080, Radiostrada nocą. Możemy tutaj, znaczy państwo mogą do nas pisać, pozdrawiać naszych gości. Gości przedstawimy za chwilę. Jesteśmy też na Facebooku. Nasza lista obecności już otwarta, więc proszę bardzo, proszę się dopisywać. Gdzie nas słuchacie, skąd do nas piszecie? No i w ogóle możecie pisać cokolwiek. No, będzie nam miło wiedzieć, że jesteście po drugiej stronie. A witamy się z państwem. Marek Handwerker. Program realizuje Michał Karoń. Dobry wieczór. Mówi państwu również Marcin Koczyba. Gości przedstawimy za chwilę. 11 minut po 23. Słuchają państwo Radia Kraków, Radiostrada nocą do pierwszej w nocy. Pozdrowienia od kibiców z Limanowej. Aktualnie stoimy na trasie GSMP i słuchamy Radiostrady. Pisze do nas Dawid. Dawid, pozdrawiamy. Jeszcze jeden. Świdnica pozdrawia gości i prowadzących. Muzyka też doborowa. To Michał, do ciebie uwaga. Też przyznaję, że noga mi pod stołem się sama poruszała, więc jest dobrze. Dobra, pora przedstawić gości. Marek, do pracy. Ja najpierw chcę pozdrowić mojego serdecznego przyjaciela, no, który... Jak zawsze zaczyna od siebie, zobaczcie. Tak. Bo... Najpierw gości, tak. Potem prywata. Ale on z niecierpliwością czeka na moje pozdrowienia. Panie Andrzeju, pozdrawiamy pana serdecznie. Ostatnio już ci pisał, to... żebyś nie wymuszał. Daj mu spokój, na końcu napisz. Bo na końcu pisze... Czytaj dokładnie, brzydki. Co do nas pisze, to będziesz... Ja nie mam tutaj... Dobrze, gości przedstaw, dobrze. Proszę cię, do pracy. Dobrze. Dzisiaj gościmy Tomka Zbroję. Tomek, witam serdecznie. Jest już u nas kolejny raz, ale ja chyba dzisiaj wyczułem dobry moment, bo zobaczyłem ci zdjęcia, ale na tym... Będziemy o tym później rozmawiać. Oczywiście. Wojtka Kopkowicza, z którym znamy się od wielu lat. W życiu nie sądziłem, że siądziesz kiedyś na prawym fotelu, bo zajmował się całkiem innymi sprawami, ale o tym opowie nam na pewno dzisiaj. Dobry wieczór państwu. I pana Jacka Skórnickiego, człowieka, który buduje samochody, naprawia je i też sam startuje. Jest jeszcze jeden gość, który niestety, ale opuścił nasze studio, ale nas pozdrawiamy z reżyserki, pani Paulina, to jest żona pana Jacka Skórnickiego, która woli go pilnować, no i słusznie, kontrola najwyższym stopniu zaufania, tak? Jakby tak, wolała pilnować, to by tu się działa, tak? To no, wiesz, ma oko na zaufała niego. Ci, więc bądź tutaj, wiesz. Mnie zaufała? Tak, że nie zrobisz mu krzywdy. No dobrze. Dobra. Jeszcze jeden. Pozdrawiamy z trasy GSMP Limanowa. Marcin Blady, Dawid Syktus, Mariusz Natanek, Krystian... będzie pewnie Łącki, ale jest Lacki napisane. Gabi, Korba, Domisia, Daniel Ferus. Pozdrowienia też dla Roberta Długopolskiego, który dziś nie dotarł. Zapraszamy na testy. No musiałem to przeczytać, bo długa lista tych, których trzeba pozdrowić. A teraz wreszcie przedstawmy gości. Dobrze. Marcin, zakręcam. Słuchajcie, zacznijmy może od Tomka, bo Tomka tak... Widziałem, że nie bardzo mu ostatnio szło. A przestań tak zaraz nie bardzo. No, bo prostu życie różne zna przypadki. On tutaj był bardzo szczęśliwy, bo jak było ostatnio u nas w programie, to Marcina nie było i mógł sobie pohasać. Mówi, sąsiada nie ma, no to ja teraz wam pokażę. Patrz, jak jest. No. Cześć. Słuchaj, czy to... Widziałem cię ci w nowym samochodzie. Czy to jest coś takiego konkretnego? Publikatory tak... podawały twoje tak. zdjęcie, gdzie widać cię było przez okienko. Tak, tak jest. Odwiedziłem dzisiaj stanie rajdową Race Rant. Mhm. W której miałem przyjemność przymierzyć się do samochodu moich marzeń, jakim jest Citroen DS czy R3. I WRC News od razu to odnotował, także zobacz, to nie ma żartów. No właśnie, no. Szybko no. działa u nas. No. Oj, poczta pantoflowa idzie. Tak jest. Oj. Jest. No i co, jak to? Opowiadaj, bo to takie pierwsze wrażenia są najważniejsze. Moje pierwsze wrażenie było takie, że nie spodziewałem się, że ten samochód jest aż tak bardzo zaawansowany technologicznie, że nawet samo odpalenie samochodu ma swoje jakieś tam procedury i tam myślałem, że w samochodzie rajdowym po prostu nie ma niczego, tylko po prostu wajcha do zmiany biegu, ręczny, gaz i hamulec, ale ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dużo jeździłeś, czy tylko tak dali się przejechać, bo to z reguły... Akurat miałem właśnie przyjemność przejechania się tym samochodem z panem Danielem Kaukusem. Przejechaliśmy się, można powiedzieć, zrobiliśmy, nie wiem, z 10-15 kilometrów, ale pierwsze wrażenie po prostu wow. Tak? Tak. Powiedz, że to jest takie dziwne wrażenie wszystkich kierowców rajdowych. Ja zauważyłem, że jak wsiadają do następnego stadium samochodu, o wow! Bo wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli. Tak, jakbyśmy chcieli. Ja potem wsiadam, a wiesz, to tam to raz tylko się zdarzyło, tak, że
Pamiętam, Janusz wrócił z testów eskorta w WRC, tak, ale to auto w ogóle nie jeździ w porównaniu z Meganem. Mówi, takie dziwne to auto jest. Samo skręca, samo jeździ. Mówi, to nie ma przyjemności. No ale to do tego też trzeba dojść. Natomiast, no, wiem, że twoje auto się zbroi. Jaki jest następny rajd? Następny rajd jest rajd rzeszowski. To jeszcze mamy trochę czasu do Rzeszowskiego. Mamy, tata dokładnie. Pracuje? Słychać jak pracuje, stuka tam? Stuka. Pracuje, słyszałeś, pracuje. Marcin, jak stuka tam? Nie, no wiesz co, no przecież nie stukasz tak bardzo. Nie? No, parę kilometrów mamy do siebie, nie? Taki przyjaciel ze Świdnicy. Tak. Patryk Zywer już mi załatwił nową karoserię. O! Na co bardzo dziękuję, tak. Już właśnie będzie w sobotę u mnie. Także czyli już... poszła tak, że trzeba ją wymieniać? No niestety, żeby to było porządnie zrobione, tak, to prawda. Trzeba zrobić karoserię. To jest bezpieczeństwo, bo tak to jest. Klepane auto to... Tak jest, ale przy pomocy przyjaciół na pewno popatrzcie się, jakie to jest jedna wielka rajdowa rodzina. Dokładnie. Jak coś potrzebujesz, to ci ze Świdnicy pomogą, dokładnie. To ci tam pomoże, to ktoś coś znajdzie. Teraz dzięki internetowi to sprawy są o wiele prostsze, bo to ktoś wrzuca na internet, potrzebuje coś tam i od razu jest całe forum. Całe wszyscy, a ja mam tamto I przedziwne rzeczy się dzieją, ale to fajne, bo to zaczyna z powrotem wracać na te takie dawne, dobre tory. Dokładnie. Taki wielki przyjaciel. Na pewno daje kopa do działania. Daje kopa do działania. No to dobrze, no to jeszcze będziemy cię przepytywać z tego kopa do działania, bo nie będziemy cię tego wypytywać, jak to było, że było za szybko, czy to było, co coś uciekło. No wiadomo, że nie no... będziemy wypytywać, tak, ale odpowiedz. Tak, nie wypada, ale no tak nie, się... 90% wypadków właśnie... Przyczyną jest prędkość. Prędkość. No, tak. Jak to mówią, że prędkość nie jest groźna, tylko jej nagła utrata, tak? Dokładnie. Dokładnie. Podobno to klakson wymyślił, ale oczywiście coś w tym jest. Przy tym zostańmy. Tak, tak, zostańmy przy tym, bo rajd był fajny ogólnie. Słyszałem, super. Że śląski. Chociaż wiecie, co czym w tym rajdzie mi brakowało? Jechałeś na śląskim? Serwisowaliśmy. Serwisowaliście. Tak. Widziałeś ten śląski? On jest tak. Wiesz co, rajd mi się zawsze kojarzy z górami. I ja pamiętam rajd Wisły, czy wszystkie rajdy, jakie były odbywane, czy jest Dolnośląski, czy Świdnica, zawsze po górach. Jest taki rajd do Mistrzostw Świata IPR, który jest właśnie też taki płaski. Tam się w ogóle jeździ po polach pod kątem 90 stopni, 100 prostej, 90, 100 prostej, 90, tak się jeździ. To jest takie dziwne wrażenie. Jest. No, byłem bardzo ciekawy rajd. To, nie, że... no ja też byłem i oglądałem. I z tym, że nie zawsze brakuje tego... spadania tej góry. Tak. Pomimo tego, że może nie był to bardzo górzysty teren, no. To jednak było dużo zakrętów przez szczyty, także było, że było się gdzie. Tak, było co robić. Rajd Śląska jest taką kombinacją trochę odcinków właśnie z rajdu Wisły, no. Trochę z Barbulki Cieszyńskiej. Wszystko się tak przenosi no, między pamiętam, Zamarski, nie, no tam się tam między tymi jeziorami, tak? Tak. Jeszcze był swego czasu robiła rafineria, Czechowice robiła też rajd. Tak. A to jeszcze była okręgówka. Jedno, co mi się w tym rajdzie strasznie podobało, to ten moment startu. Ten Stadion Śląski nadawał taką rangę temu rajdowi. Szkoda tylko, że nie publiczności na tym stadionie bardzo nie było, co? Bardzo gonili w ogóle ludzi z zewnątrz, tak. Na tym rajdzie. Cała tak? Obsługa tak, tego obiektu była bardzo taka restrykcyjna dla kibiców. Wiecie co, no ja pamiętam, jak startował rajd polski ze Stadionu Wisły. Owszem, był to żużel, więc można było stać, ale wyobraźcie, samochody stały wokół całej bieżni, pełno ludzi na trybunach, tak. Już nie powiem, ile ludzi było wokół i szkoda, że, no, no, że takie obiekty, no fajny to sam pomysł, bo widziałem, że tam się wjeżdżało po takich rozłożonych matach tak chyba, jest, tak? Tak jest. No, sam fakt, że ten stadion... Że im się chciało i że to zrobili, jest spoko. Ja myślałem, że oni zrobią też taki prolog tam po tym całym Wesołym Miasteczku, czy to tam wokół tego stadionu też było trochę miejsca, no ale ciągle się boją tych imprez takich towarzyszących. Pozdrowienia dla chłopaków, poznański Rally Team. Proszę przekazać Jackowi, że do jutra mam i złożyć Clio. Niech nie zapomni. O, tak, tylko na marginesie. Klienci gonią. Mateusz Poznański napisał. Także nie wyjdziesz do radia, widzisz, jesteś pod kontrolą po prostu. Nie, mi się wydaje, że będę musiał wyjść do garażu i składać. No. Nie, a mówiłeś, że jesteś w garażu. Tak. Ale widzisz, taki, nie wiem, jakiś zwyczaj rajdowy, bo to nie na rajd, tylko normalne Clio składasz, nie? Na rajd. Na rajd.
Słuchajcie, jest taka dziwne, zawsze jest pół roku czasu, jest dwa miesiące czasu, miesiąc czasu, a i tak się składa to w ostatnią noc. I się wyjeżdża, o 3 rano się wyjeżdża, klasycznie. Przez miesiąc się zbiera kasę, a przez dwa dni się robi. To kasa kasą, ale ja tego nigdy nie mogłem zrozumieć, było tyle czasu zawsze i tak się składało w ostatnią noc, a że raz była taka przygoda, że składaliśmy bębenkom tego Megana i składają, już jest wszystko złożone, nie ma zacisku hamulcowego, no bo po tej przygodzie, którą miał Maciek Woda na Radzie Krakowskim, z tej belki niewiele zostało i okazało się, że ten zacisk gdzieś poleciał i jak to nie ma? No szukają wszyscy, no, zacisku nie ma. Dzwonią do Packa, nie, do Kolony. Wysłałem. Podał numer DHL-u, jest gdzie? No na lotnisku w Katowicach. A wiesz, rano trzeba się zameldować w Warszawie. Cała akcja wyjazdu do Katowic, to jest osobna opowieść, to przy następnej okazji może opowiem, bo to goście są... To znane takie tematy. Jak goście nie przyjdą, to wtedy Marek wszystko to właśnie będzie opowiadał. To ja bym tak opowiadał. A na razie zróbmy chwilę przerwy, tak? 4080 nasz numer SMS-owy. Przypominam, można pozdrawiać naszych gości, byłoby miło dać im trochę wsparcia, bo oni tu sami z nami zostali, biedni, więc piszcie. No i jesteśmy na Facebooku, lista obecności na stronie Radiostrady czynna, więc proszę pisać na stronie Radiostrady, bo państwo piszą też na stronie Radia Kraków facebookowej. Oczywiście, że my jesteśmy również Radiem Kraków, ale akurat do Radiostrady proszę pisać na stronie Radiostrady. 25 minut po 23. Słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radiostrada do pierwszej w nocy dzisiaj. Przypomnij Marku gości, bo tak no, dobrze ci to dzisiaj idzie, za każdym razem cię proszę, żebyś to robił. Mogę się nasłuchać. Tomek Zbroja, no czy to ty świetnie go przedstawię, to twój sąsiad. Ale wiesz, żeby nie było, że to jest jakaś prywata, nie? Siedzimy obok siebie, jedny to wystarczy. Jedny chłopak objeżdża już tak w kółko, rozumiesz, tą całą miejscowość, żeby nie daj Boże go tam ktoś nie widział. Ale co, przecież ja jestem bardzo sympatycznym gościem. Czemu? Czy nie trzeba przede mną uciekać, nie? No co to? Staliśmy obok siebie, nawet mnie nie zauważył ostatnio. Nic nie robiłem, nic. Nic nie robiłeś. Nic. Tak sobie siedziałem, nic się nie działo. Wojtek Kopkowicz, pilot rajdowy, to cała, tu mam całą litanię. To na końcu. To od razu tutaj, tak. Że tak sobie pozwolę się włączyć. Piotr Kopkowicz, brat, słucham. O. Na Facebooku. Dziękuję. Pozdrawiamy. Też go pozdrawiam, jego szanowną małżonkę również. No, proszę bardzo. I kota Lucjana. I kota Lucjana. O, jaki kot? Praca zbiorowa. Dobre. Tak, to jest taki dachowiec typowy. Super. Tak. No. Ale taki rudy, jakiś... Nie, ciapki. Takie biało, szaro, jakieś tam. Trikolor. Trikolor, tak. Niesamowite koty. Jest taka opowieść, że jeżeli mucha wpadnie do pokoju, to każdy kot przyjdzie, machnie łapą i jest po sprawie, a trikolor biega jeszcze kwadrans. A tego nie znamy. I jest z nami również Jacek Skórnicki, kierowca rajdowy. Nie, kierowca. To kierowca to jeszcze daleko brakuje. Dlaczego nie? Mechanik. A propos. Dlaczego? A to nie startujesz na rajdach? Startuję. No dlaczego nie kierowca rajdowy? Tylko kierowca rajdowy to zaczyna się od tego, co skatuje w KJD-sie, a kończąc na Sebastianie Lebie. Tak trudno powiedzieć, jak kończyć. Szukałem, wiesz, kogo wymienić, ale wiesz, a myślałem między Ożieja, Neville'a, Bartek, szukałem. No. Bo w Polsce to mamy taką granicę, której nie przekraczamy. Ja się śmieję, że mam jedną wspólną cechę z Sebastianem Lebem. Tak. Też potrafię zasnąć w każdej sytuacji. On też potrafi? A innymi rzeczami różnimy się bardzo. To powinien się spotkać z panem Lisem niejakim, który przespał Mistrzostwo Polski. Ale to jest opowieść, po prostu to jest niewiarygodna historia. To wiecie, jak to było? Miał Mistrza Polski prawie w kieszeni. Z Gajkiem jechał. Gajowy, jak na niego mówiliśmy, był jego pilotem. Rajd był warszawski. Znaczy warszawski tyle, że startował z Warszawy, a dojazdówka do Lidzbarka Warmińskiego, no to jest tych ileś set kilometrów. Tam po drodze jakieś 2-3 OS-y takie, wiesz, żeby były. Potem parking, samochody się zostawiają do parkingu, a kierowcy jechali autobusami i piloci do hotelu. Mieli się tam przebrać, wykąpać, coś zjeść i wracali na strefę serwisową. No to się nazywało Parkfair, bo to jeszcze stref serwisowych w ten czas nie było. I wyobraźcie sobie, że zastali obydwa, i Gajowy, i Lis. I wszystkie samochody wyjechały z parku, tylko ich maluch został. I jak się obudzili, to było po Mistrzostwie Polski. I także można przespać to też.
Jak się człowiek uprze, to wszystko prześpi. Ja przespałem kiedyś rozmowę z panią w banku. Ona do mnie mówiła, ja miałem otwarte oczy. Wszystko było dobrze, dopóki nie zacząłem chrapać. Ale to już tak na marginesie. Pozdrowienia od górali dla Marka, Marcina i gości Radiostrady. Bartek Ślimak napisał i Aleksandra Bernacka. Pozdrowienia z Wrocławia. Słucham i oglądam. No to machamy, no proszę, machamy. Tak. Ja ciebie też pozdrawiamy z Jacka. Wracając do Jacka, bo Jacek mówię o przygotowaniu samochodów do rajdów, tak? Sam je przygotowujesz, sam je budujesz, czy tylko obsługujesz? Obsługujemy i budujemy też sami. To znaczy od zera. Od tutaj podstaw, kiedyś, od zera, od podstaw. Ja tutaj kiedyś gościłem... Śmy. Gościliśmy. Czas? Nie, byłeś, ale byłeś. W ten czas to było Radio Kraków również. Nie przespałeś? Radio Kraków. Bercik był. Kto zna Bercika? O, oczywiście. Pozdrawiamy Bercika. Znana persona. Tak. Słuchajcie, w ciągu godziny zbudowaliśmy tutaj samochód rajdowy. Znaczy, mówiliśmy po kolei, co trzeba zrobić, żeby zbudować samochód rajdowy. Byłem wtedy, wyobraź sobie, tylko że jak się rozkręciłeś w pierwszym zdaniu, to tak. Słuchajcie, widziałem w pierwszy raz w życiu faceta, który 2 godziny nie oddycha i jest na wydechu. Podobno Krystyna Czubówna robi takie numery, ale jednak na krótszym dystansie. Marek po prostu, jak się program zaczął, ja zdążyłem powiedzieć, godziną zrobił... I poszło. I po co, z Bercikiem żeśmy się muzyki tak rozgadali? Muzyki nawet nie zauważył. Jakby nas było włączali mikrofon, on mówił dalej. Po prostu... Znacie, jest ta rzecz, wy to rozumiecie. Jak człowiek zaczyna mówić o rajdach, to wpada w taki trans. No. Widzę właśnie, jak wpadli. Dajże im coś powiedzieć, no. Próbuję od Jacka wyciągnąć coś, niecoś o budowie samochodów rajdowych. Jak to wygląda? Jak byś radził, bo ty budujesz. Jakie samochody zbudowałeś i co mógłbyś doradzić? Znaczy bardziej samochody takie niskobudżetowe. Liczymy. Na to jest, że tak powiem, popyt i to można powiedzieć, że się sprzedaje i można to pchać dalej. Jak byś radził młodym ludziom, co od czego zacząć? Bo od taki... zakupu samochodu, bo no bez tak, tego ale... to ani rusz. A bo wiesz, bo są tak. Chyba, że po tacie. Chyba, bo wiesz, ja uważam, są takie dwie szkoły. Pierwsza szkoła to rzeczywiście kupuje sobie cinkusia, robi przy nim, coś tam kombinuje z kolegami i startuje. Druga opcja to idzie do taty i mówi, tato, trzeba kupić Subaru albo Lancera i tym startować. Ja jestem, to jest tak zwany zawód syn. Zawód syn. I jest tam takich paru zawodników, których... ojcowie byli dobrymi kierowcami rajdowymi, ale synowie nie poszli tymi śladami i niestety nie zawsze się to idzie w parze. Jedni chcą na siłę zmusić dzieci do jeżdżenia na rajdy, a inni muszą zacząć od tego domu. Ja uważam, że ta drabinka jest bardzo ważna, żeby nie zaczynać od razu od potężnych samochodów, tylko zacząć właśnie od tych podstawowych, od tych, jak tylko mówisz, niskobudżetowych. Tak jest. A do tych niskobudżetowych co byś zaliczył? No nawet i Tomka Clio, bo to jest taki przedział samochodów, gdzie później po tym Clio już pułap następny, to już chyba jest Fiesta, nie Tomek? Tak jest. No, już Fiesta, jest auto zdecydowanie tak. Klasy R. Tak, klasy R już jest, na taki samochód już trzeba włożyć dużo kasy, żeby takie coś zbudować lub A też nawet wynająć. Utrzymać. I utrzymać też, no bo to też jest dosyć istotne, więc myślę, że samochody takie niskobudżetowe to się chyba kończą na Clio. A powiedz mi, C2 to jak wygląda z C2? Bo... C2 jest dużo tańsza w budowie samochodu niż Clio. Tak. Jest dużo rzeczy można zaadoptować nawet i z Saxo. Tak. Także nie ma jakiejś tam tragedii ogólnie. My jeździmy C2, no bo to znaczy, to też zbudować... jest kwestia, panie Marku, kwestia mocy, tak? Bo Clio jednak jest bardzo mocnym samochodem, takim przednionapędowym, bym powiedział, niskobudżetowym, tak? Bo Clio ma... Ile koni jest taki... 172, nie? To ma w seryjnie. Pamiętam, myśmy Bednarskiemu robili silnik... No po 200 wychodzi. Po 200 lekko wrobiona głowica, program zrobiony to jest około 200 koni, jeszcze tam kwestia... układu wydechowego, ale to 163 myślę, że... konie? Tak, 163 chyba konie. Chyba wyliłem się. Nie, mówię w saksofonie. A, to dobry motor. Tak. No, i powiem wam, żeśmy, że... Mój kolega ma sakso po właśnie tym kierowcy. Tak? Tak. No bo wiecie, on to też kupił i zapakowali się w ten czas z Maćkiem na zimowy rajd, jechali na start i silnik wybuchł. Okazało się, że Czesi, którzy budowali ten samochód i go przeglądali, włożyli takie sprężyny talerzyki pod sprężyny, że talerzyk przepuścił sprężynę i zawór wpadł do środka. I z silnika wiesz co zostało. I na siłę żeśmy budowali ten silnik,
Korzystając oczywiście z doświadczeń Czechów, czyli lecieliśmy Głowicę, zobaczyliśmy, jak oni to, te kanały zrobili. Najlepszy sposób. Tak, no, no nie ma innej rady. I wałki żeśmy wzięli, no to co, co się dało? Resztę dokupiliśmy, bo była taka wówczas dobra opcja z zakupu części do tych właśnie francuskich samochodów. Był pan Nawarecki, był szefem sportu. Marek Nawarecki, powiem wam, tak, kiedyś pracował w Radiu Kraków, zanim już tak na poważnie zajął się rajdami, zanim sam zaczął startować, a potem już pracował w poważnych firmach w Warszawie. Czytał tutaj wiadomości dla kierowców, jeszcze jak byliśmy na szlaku. Także takie były początki Marka. Fakt, że raz mi przewiózł w pracy kawałek. No, ale chyba dwóch panów z tamtego okresu jakoś gdzieś zaszło, czyli Maciek Woda i Marek Nawarycki. Tak? Marek teraz FIA pracuje, w strukturach FIA. No, ale to bardzo, bardzo miły człowiek był, miło wspominam ten czas, bardzo, kiedy nas pracował. Czy w ogóle ja miałem przyjemność współpracować z Markiem na zeszłorocznym rajdzie Polski. Pracowałem dla teamu fabrycznego Citroena. No to powiem wam, że no jest przepaść, tak? Jeżeli chodzi o kwestie poukładania pewnych rzeczy, kwestie jak ludzie działają, to znaczy mają swoją działkę od A do B i to mają wykonywać perfekcyjnie, tak, w określonym czasie. Działa to naprawdę jak w szwajcarskim zegarku. To jest perfekcja. Ja pamiętam, startowaliśmy z Kronosem, który przecież był prawie obsługiwał Citroena, Leba między innymi obsługiwał Kronos do mistrzostw świata. Znana wypożyczalnia, tak? To taka była przyfabryczna. Przyfabryczna. Fantastyczni ludzie. Karol Krupa pisze: pozdrowienia dla kibiców SMP i dla Tomka Zbroi. Święta prawda, za 5.12 najdłużej działa. To tak a propos tego, o czym mówiliśmy. Pozdrawiam serdecznie Karola. Prowizorki również. I dziękuję za skrzynię biegów. I trytytki, tak? Słynne. Auto po remoncie, widać nowe trytytki. Tak, to ostatni tekst ktoś dorzucił. Rzeczywiście. Jest to fabryka, to te teamy takie fabryczne i to takie na wysokim. Belgowie, którzy nas obsługiwali, to też był bardzo poukładany zespół. Naprawdę każdy wiedział, co ma robić. Tak. Każdy wiedział, to auto było perfekcyjnie przygotowane, bo to nie zdarzało się nic. Co to teraz Arek Kula narzeka, że ten jego Megan, bo on kupił takiego Maxi Megana. No ale to ma w tej niższej specyfikacji. No wiesz, to jest bardzo fajny samochód. Ale wiesz, ukręca kłosie. Jest pytanie od słuchacza, przepraszam. Może wy zrozumiecie to, odpowiecie jako fachowcy. Mam pytanie dotyczące mechaniki. Czy to prawda, że przy sekwencyjnej skrzyni ujęcie gazu przy zmianie biegu jest realizowane odcięciem zapłonu? Jeżeli tak, to dlaczego nie robi się tego odcięciem paliwa? Przy zmianie biegu w dół? Nie jest napisane w którą stronę. Krótsze pytanie. Nie wiem, jeździłem sekwencyjną. Jeśli możemy w takim razie poprosić o rozwinięcie tego pytania, to bardzo prosimy o jeszcze jeden SMS. To zawsze paliwem odcinane. Nie, ale nie odcina się niczym, bo to idziesz normalnie. Cut off jest dokładnie. Tak, w momencie pociągnięcia lewarka na parę milisekund odcina po prostu. 40-80 w każdym razie nasz numer SMS-owy. Dlatego proszę do nas pisać. Przypominamy, że jesteśmy na Facebooku. Dlatego. Bo na przykład pamiętasz, w Meganie był tytuł. Taka wajcha była. Tak. Czyli ręcznie trzeba było to zrobić. Natomiast. No dobrze, dobrze. Natomiast jeździłem tym Meganem treningowym, Janusza, i tam była ta sekwencyjna skrzynia biegów szóstka. Ona była lepsza od siódemki. I potem była u bębenków w tym Meganie włożona. I to bez problemu. Zmieniałeś biegi tak, jakbyś. W ogóle to jak automat, w ogóle nie, lewa noga w ogóle. A czemu była lepsza? Za dużo biegów było w tej siódemce. Janusz sam stwierdził, że ona to przesadzili z tą siódemką. No wiesz co, każdy bieg to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ta szóstka całkowicie starczyła, bo lepsze przełożenia były i uważam, że... Oni mieli taką wtedy walkę z tym 306 w Maxi, więc tam też była siódemka skrzynia, więc przypuszczalnie tam te silniki już były bardzo mocne, bo tam w tej ostatnich specyfikacjach, z tego co pamiętam, to pod 330 koni miały. Miał zakres obrotów. Tak, miał bardzo mały zakres użyteczność obrotów, więc przypuszczalnie to wynikało z tego, że zamontowali taką skrzynię.
Dobrze, teraz dwa wpisy od słuchaczy. Wojokonik pisze: pozdrowienia idą od waszego wiernego słuchacza z OS-u Rościszów Walim oraz foto dla Tomasza, dla Tomaszka, którego poznałem kiedyś na Barumce. To foto jest do obejrzenia na naszej stronie. I jeszcze Kameleon Black napisał: Orzech, Kamil i Słowik też słuchają. No to wszyscy słuchamy. Teraz posłuchamy przez chwilę muzyki i wracamy za moment. Za 19 minut będzie północ. 4080 to jest nasz numer SMS-owy. Można do nas pisać cały czas. No i przypominam, że jesteśmy też na Facebooku i tutaj nasza lista obecności cały czas aktualna. No i w ogóle mogą państwo do nas tutaj pisać, do nas, do naszych gości. Tu jeszcze Karol Krupa napisał odnośnie tego pytania od słuchacza, czy to odcina paliwem, czy zapłonem. Napisał, że odcięcie paliwa za długo trwa, zapłonem odcina. Tak, to jest odpowiedź na pytanie naszego słuchacza. Od mądrego to i mądrze posłuchaj. Jeszcze może przypomnę pytanie. Mam pytanie dotyczące mechaniki. Czy to prawda, że przy sekwencyjnej skrzyni ujęcie gazu przy zmianie biegu jest realizowane odcięciem zapłonu? Jeżeli tak, to dlaczego nie robi się tego odcięciem paliwa? No to już odpowiedź mamy. Myślę, że sytuacja jest rozwiązana. Chodzi o zmianę biegów, tu jeszcze pisze do nas słuchacz. Do góry. Większość źródeł, takich jak Fora, podaje, że odcinany jest zapłon. Proszę bardzo. Mamy tutaj bardzo kompetentnych ludzi, kompetentne pytania, profesjonalne. Nie ma żartów. To samo było z joystickami. No, joysticki już miał elektroniczne odcinanie, bo ten miał mechaniczne. No, tak. Bo ta wajcha była mechaniczna. Myśmy to nazwali wieża Eiffla, bo to taka konstrukcja. Ta, na wieżyczka była taka. Nie? Taka wieża cała postawiona. I, zgadza się. I wszyscy tym jeździli, ale ja czasami lubię, powiem wam, ogromnąć sobie Reinertiego, jak tym jeździ, albo Filipa Bugalskiego. Nie no, Ranotti to jest w ogóle inna liga jazdy samochodem. On potrafił naprawdę robić cuda, że sławne jego filmiki, które można znaleźć na YouTubie, to jest... Ja uwielbiam to oglądać. Czasami stara szkoła jazdy, on jeździ jak czteronapędowym samochodem. Tak, na tych nawrotach, jak są zdjęcia z Monte Carlo, czy skądś, jak on nawet jak kliówką jeździł tą jedną i drugą i potem Meganem. To jest coś niesamowitego. Myśmy się zawsze zastanawiali, jak to jest możliwe, żeby tak się zachować auto. Że auto zachowuje się jak czteronapędowe. Tak, dokładnie. Nawroty robi dosłownie w miejscu. No, publiczność szaleje, no bo to jeszcze dawniej nie było takich ograniczeń, jeżeli chodzi o oglądanie rajdów. No naprawdę, jeżeli państwo mają taką możliwość, to rzucić sobie. Ale dla porównania potem oglądałem Janusza Obordy. No dużo mu tam już no, nie brakowało do tego. No. Tym, że no naprawdę, Reinotti mówili, że on po prostu nie ma granicy bezpieczeństwa, on szedł wszystko. No ale wracamy do, ja tylko przypomnę, że gościmy dzisiaj Tomka Zbroję i Jacka Skórnickiego i Wojtka Kopkowicza i sobie tutaj tak o rajdach opowiadamy. Pani Paulina nas no, nadzoruje tam cały czas, pozdrawiamy ją. Tak, ale muszę powiedzieć, że widać panią Paulinę w kamerze, widać, choć uciekła, tak? Bo tak jak czasem, o, tak, macham, jak, właśnie, tak jak są przejścia kamery na tamtą stronę, to jest widoczna, także możemy pomachać. Nie będziemy mówić o kosztach budowy samochodu, jak są kobiety, bo to zawsze potem jest wielka tajemnica. Bo tak, jak mężczyźni pieniądze po prostu posiadają. Posiadają tak. I wiesz, potem ona mówi tak, no mogliśmy jechać sobie tu, mogliśmy sobie jechać tam, a dlatego wszystko, nie jeździmy nigdzie. Nigdzie nie jeździmy. Ale mamy to taką zaprzyjaźnione małżeństwo z Nowego Sącza, tak? No bardzo się przyjaźnią. Bardzo nawet się pobrali. Tak, nawet się pobrali. Do tego stopnia. I... Mało tego, pasję swoją dzielą razem. Tak. Łączą razem, tak? I jeżdżą w rajdach. I jeżdżą w rajdach. Basia i Przemek Gosztyłowie. Gosztyłowie, tak. No słuchaj, z góry trzeba przy tym, jak będziesz się żenił, to musi podpisać zgodę na starty na rajdach i to wiesz, idź do notariusza. Bezterminowo. Bezterminowo, słuchaj, bo różnie to bywa, bo potem powie, no dobrze, no a gdzie są pieniądze, które mi to były, no poszły. Tutaj były takie opowieści o tym, jak... Michał Rokita napisał pozdrowienia dla prowadzących oraz gości. Tomek, powodzenia na Rzeszowskim. A dziękuję bardzo, Michał, no, również pozdrawiam. Mam taką nadzieję, że my się też wybierzemy na Rzeszowski. Mamy takie plany, wybrać się na Rzeszowski. Wiemy, gdzie jest Rzeszów. No, szczególnie, że to jest podwójna teraz runda mistrzostw Polski. No, będzie 176 km OS-owych. I daleko do Rzeszowa nie jest. Autostradką, godzinka z małym układem. Zrobimy akcję Łączy nas A4, tak? Połączymy się z Rzeszowem. Jeszcze bezpłatnie. Jeszcze bezpłatnie. Bo wybieramy się. Będziemy chyba próbowali więcej robić relacji z rajdów też.
Może technicznie uda nam się to jakoś opanować. Jak nas zawołają, jak nas wpuszczą, nie? Bo to wiesz, jak jest to. Na rajdach no, zawsze tam puszczę. Zawsze sobie znajdziemy jakiś... Park jest zawsze koło Politechniki. Zawsze tak, się miejsce tak, w akademiku znajdzie. No tak. I załatwiamy. I zawsze te znajomości z dawnych lat. Ja ostatnio właśnie korzystałem z hotelu w Rzeszowie. I pani tak patrzy, ja skąd pan widziałeś w hotelu? Ja mówię, proszę panią, ale ja tu jestem któryś raz, już byłem tu na rajdzie. A, bo rajdowcy tu wiecznie przyjeżdżają. No. Także, że są to takie miejsca znane. Rzeszów jest takim fajnym jeszcze. Dobrze, że są takie ostoje OS-ów. Tych OS-ów będzie coraz mniej. Mówiliśmy tutaj o Walimiu, nie? Rościszów Lubachów, taki piękny OS, taki... Jedlina. Michałkowa, no, nasza kochana. No oj, Michałkowa taka. Wiesz co, najdziwniejsze jest to, że jak siądziesz z kierowcami... Zajazd Hubert. Tak, jest. Walimiu. No, najlepszy pstrąg w okolicy. Tak, ale wiesz, że jak już mówimy o tym, to wiesz, że tam, co tam mieściło się w tym zajeździe Hubert, to opowiadali mi koledzy z Wałbrzycha, że tam w czasie wojny była centrala telefoniczna. O proszę. Tak, ale to... Temat niezwiązany z rajdami, kiedy przy okazji... Ja, ale czekaj, ale co, że ta centrala... Chyba, że będziemy dzwonić. Wódka telefoniczna. No, czekaj, że to będzie jakaś centrala szczególna. Tak, szczególna centrala, wyobraźcie sobie, że... Ale to jakaś okupanta, tak? Czy coś? Niemiecka, nie. Że wychodziły całe takie olbrzymie, dosłownie kable telefoniczne i całe wiązki, takie olbrzymie wiązki, które były tam już na końcu ucięte, no bo to... I ci poszukiwacze zaprosili specjalistów z Politechniki Wrocławskiej, żeby sprawdzali parę tych telefonów. I oczywiście większość telefonów była martwa, ale były takie pary, gdzie normalnie telefon dzwonił, tylko nikt nie odbierał. Więc nie wiadomo, jak tam głęboko to tak, tego tak, sięgło. Ja słyszałem takie opowieści, rzeczywiście, że tak. No. Była taka grupa, która jeździła na rajdy. Bonio, który... Myślę, że góry Sowie skrywają tak. Przed nami jeszcze bardzo wiele tajemnic. Jeszcze bardzo wiele tajemnic. I niekoniecznie przyjemnych, bo tam jeszcze złoty może być pociąg? Mnóstwo... No właśnie, nie? To się ciągle powtarzają takie historie. Przydałby się taki złoty pociąg. Ale coś oj, przydałby się. Dobra, pociąg dobra, już wezmą. Dobra, to zawartość jest uzabiał. To ma chociaż jeden wagon, nie? No dokładnie. Ja bym wrócił jeszcze do Jacka, bo przepytałem go z tych niskobudżetowych samochodów. Czy budować samemu samochód, czy kupować już gotowy samochód? Nieraz można kupić samochód, tylko trzeba sprawdzić, jak to zawsze bywa, bo nieraz można kupić samochód po sezonie, po kimś i wygląda, jakby był po trzech sezonach. Ale wiesz, z reguły jest tak, że znamy te samochody. No, no po tym potomku samochód, czy po kimś tam samochód się bierze, no to wiadomo, ktoś na przykład zbudował samochód, bo wiem, że na przykład chyba tego DS-a, co Babraj kupił, to był zbudowany, prawie w ogóle nie jeździł. Ktoś go zbudował i doszedł do wniosku, że no, brakło funduszy na dalszą jazdę. I... Zdarzają się takie przypadki. Tak? Bo środowisko rajdowe to ciężko schować jakiś samochód. To jest tak? Pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że ono jest bardzo hermetyczne, więc jeżeli coś się działo z samochodem, to od razu, jak nie wie, tak. Osoba A, to wie osoba B albo C. Tak, tak. To jest, a teraz na stronie internetowej są taka wszystko. Wyszukiwarka, tak. Że można wpisać numer rejestracyjny samochodu i od razu panu wychodzi cała historia rajdowa tego auta. Od kiedy startował, kto nim jeździł. O, tego to nie wiedziałem, no, tak? EWRC. EWRC, tak? Tak, to czeska strona. Tam jest w ogóle cała ewidencja też pilotów, startów, kierowców. No nie, ja korzystam, bo jak są te wyniki z rajdów do Mistrzostw Świata, tak, no, to ja korzystam z tej strony. Tak, tak, tak. No, wszystko tam no, jest. Popatrzcie się. Nie, Czesi mają te... No, Czesi w ogóle zawsze grubo z rajdami byli i oni byli zawsze ten krok przed nami, ale... Ale nie wiedziałem, że można tak znaleźć, bo ja czasami korzystam z tych różnych... Czyli ich cepik działa bez zarzutu. Tak. Ich cepik działa bez zarzutu. No. Że poszukuję czasami jakichś informacji dotyczących zawodników, to na ich stronach szybciej się znajdzie, bo u nas to jest tak tylko... Tak, pobieżnie. Pobieżnie, tam tak. Gdzieś ktoś próbował... Ale wszystko generalnie... Wszystko jest w jednym miejscu. Tak niby tych stron poświęconych rajdom jest tyle, a w gruncie rzeczy to ja znam, dosłownie korzystam z jednej tylko. Która jest taka na bieżąco z tym, co się na rajdach dzieje. Stąd widziałem dzisiaj Tomka w nowym samochodzie, bo jeszcze nie zdążył do niego wyjść. Czyli WRC News po prostu. WRC News, no, tak. Nazywajmy rzeczy po imieniu, co tu będziemy kręcić. WRC News. Przyjechałem.
Słuchajcie, dobrze, to co? Chwila przerwy i wracamy za moment. 5 minut będzie północ, słuchają Państwo Radia Kraków, magazyn Radio Strada 4080, przypominam, to nasz numer SMS-owy. No i oczywiście na Facebooku też jesteśmy, tak żeby można tu lub tu do nas pisać, być z nami. Zachęcamy do tego. Do godziny pierwszej tak będzie. Marku, przypomnij jeszcze raz gości, robisz to perfekcyjnie. Co ja mam powiedzieć? No, dziękuję, no. Dobrze, zaczerwieniłem się. Jak ty mówisz, że ktoś coś robi perfekcyjnie, no to to już musi być idealnie. Tomka Zbroję państwo wszyscy znają, bo to jest nasz stały gość. Jacek Skórnicki, który u nas po raz pierwszy był, jest, przepraszam, był, jest. I Wojtek Kopkowicz, którego za chwilę przepytamy z tego jego historii w ogóle, bo to znamy się od wielu, wielu lat. Przez wiele lat żeśmy się... Jakieś nasze drogi się rozeszły, ale teraz znów się zeszły i mam naprawdę wiele rzeczy bardzo ciekawych do powiedzenia. Ja jeszcze wróciłbym na chwilę do Jacka, bo Jacek, bo twój serwis w jakiej miejscowości jest? Bo tutaj się prawił. Się prawił, to się praw, to się nie, praw. Nie, to jest Aspen pod Krakowem, bo to jest koło wyciągu. Aspen. Czyli ci z Państwa, którzy chcą jechać w zimie na narty, mogą od razu samą do naprawy do Jacka przywieźć? Lub obrócić armatki i pojeździć na kolcu. I powiedzieć, o, no popatrzcie. Czyli niedaleko Krakowa, czyli Siepraw to takie stałe miejsce, gdzie dawniej były OS-y. Gdzie tak, Siepraw. Siepraw. Do dzisiaj tam piękne są te tereny. No niestety po incydentach z kibicami niestety stamtąd zniknęły OS-y. Szkoda, że nie ma nocnych odcinków specjalnych, bo były naprawdę fajne, można było to oglądać. No tylko, nie ma rajdu krakowskiego. Powiem ci, że z krakowskim rajdem to jest tak, że ja to troszkę lubię jeździć czasami. Ja w ogóle jestem zwolennikiem jeżdżenia po trasach, które nie są głównymi trasami, więc lubię sobie pojeździć tymi odcinkami, które kiedyś były odcinkami rajdowymi. Powiem wam, że zabudowa, infrastruktura jest tak już zatkana, że nie dziwię się, że zdobyć zgodę na zamknięcie tej drogi to jest rzecz niesamowita. Jeszcze gdzieś się spotka... Ale mówisz o której drodze? Więc to wszystkie drogi. No, są takie drogi, które gdzieś tam chodziły. No dobrze, że na przykład do rajdu bocheńskiego w tej kamionnej, bo to kamionna to zawsze była, że godzina kamionna to był taki OS. Jakoś życzliwość tych ludzi jest taka, że pozwalają. No ale jest taka miejscowość, nazywa się Monte Carlo, tak? No jest, no to jest... Bardzo zaludniona. Tak. Wąskie ulice w centrum miasta. Lasowe wybrzeże. No właśnie. Nie ma tam Polaków. Coś wyjdzie jest innego. Jeden na drogę, stanie i nie ma. I koniec. Coś jest innego, że tam się da. I mało tego, imprezę jak Ride Monte Carlo, jak już wszyscy wiemy, wymyślili oni sami, hotelarze. Bo mieli przestój, nie było chętnych tak wielu w hotelach, było dużo wolnych miejsc. Wymyślili imprezę i od tej pory kasyna, hotele trzeszczą szwach, kiedy odbywają się rajdy. Jest Ride Monte Carlo, mamy Formułę 1, mamy tam mnóstwo wydarzeń motoryzacyjnych i nikt nie pomstuje. No bo to naciskali nie władze, tylko hotelarze, restauratorzy. Ale wiesz, to było dawno. Dzisiaj świat idzie z postępem. Mówi się o tym, że właśnie tamtejsze okolice słyną z czystości wód, powietrza i tak dalej. Nie ma smogu, dba się o ekologię. I nagle coś takiego. Jest rajd, jest wyścig, dzieje się dużo. I nikomu nie przeszkadza, że tuż pod oknem taki bolid. Teraz to te bolidy są cichsze, ale 10 czy 15 lat temu te głośne bolidy, jak przemykały im pod oknami, to przecież było słychać z 20-30 kilometrów nawet. Tak się niosło, taki był huk. I wszyscy byli szczęśliwi, więc może też powinniśmy trochę wziąć przykład z tych ludzi, którzy tam mieszkają i którym to nie przeszkadza, a nasi ekolodzy powinni trochę wziąć na wstrzymanie i może troszkę jednak zrozumieć, że efekt cieplarniany, efektem cieplarnianym, smog smogiem, ale żyć trzeba i wszystko trzeba robić z rozsądkiem i uważam, że rajdy samochodowe niczego nie niszczą, niczego nie psują, są na pewno mniej szkodliwe niż długi weekend majowy, kiedy więcej ludzi ginie na drogach na skutek grilla niż i tego, co po grillu się dzieje, niż rajdów, więc to jest takie, wiesz, myślę, słabe tłumaczenie, bo jest gęsta zabudowa. No i co z tego? Wiesz, ja pamiętam taką panią niedaleko Łapanowa, której nie trasa rajd, ci trasa dojazdówka. Przejeżdżały samochody i jej to przeszkadzało. Poszła na skargę, że ona przyjeżdża na weekend i ona te samochody, które tam w gruncie rzeczy w myśl prawa nie może jej zabronić jechać, bo to jest droga publiczna,
ale i to przeszkadza i ona sobie nie życzy, żeby organizować jakikolwiek... Ale... Był taki artysta, nazywał się Kazimierz Grześkowiak. Nie wiem, czy pamiętasz dawno temu. Tak. Pan pamięta. Tak, śpiewał piosenkę Chłop żywemu nie przepuści. I to jest to. Chłop żywemu nie przepuści, niech mi chociaż dyferencjał dadzą i koniec, koniec, kropka. To jest moje i nie wpuszczę. No to tak jak też była jakieś zdjęcia z rajdu. Ja, a nie my. Generalnie tak, taka tak, zasada. Tak, moje... My mamy chyba taki problem wewnętrzny, że troszeczkę bardziej pod siebie robimy, a nie wychodzimy z pewnymi rzeczami na zewnątrz. Zajmowałeś się przygotowaniem ekipy do rajdu, się koordynacją tego wszystkiego i sam dobrze wiesz, że najczęściej rajdy na świecie odbywają się w martwych sezonach turystycznych. To prawda. Po to, żeby zapełnić hotele. Ja pamiętam, pojechaliśmy na rajd Katalonii. Ale w ogóle ożywić, wiesz, ale nie dostaniesz hotele, restauracje, tak, wszystko. Piękny hotel, który normalnie w sezonie kosztowałby jakieś niebotyczne pieniądze, w ciągu paru dni zapełnili kibice, serwisy rajdowe i rajdowcy i przez tydzień hotel egzystował. I to dobrze egzystował. Zgadza się, panie Marku, ja w tamtym roku, będąc na właśnie rajdzie Katalonii, tam przede wszystkim jest, co jest piękne w tym rajdzie, OS, który idzie promenadą w Salou. No to jest coś niebywałego, gdzie można siedzieć na plaży opalając się, odwraca się człowiek i widzi rajdówki, które przejeżdżają po prostu promenadą, tam gdzie ludzie chodzą normalnie. Na ten w tym okres czasie zamknięte, jest zamknięte. Da się? Powiem tak, jest, w tamtym roku było bardzo dużo turystów, więcej niż 2 lata temu. Ten rajd też jest specyficzny, bo pierwszy dzień jest szutrowy, potem są dwa dni asfaltowe i rzeczywiście widać, można zobaczyć, a szczególnie te nowe samochody WRC, które są dużo mocniejsze, te 380 koni, jednak to 80 koni robi bardzo dużą różnicę. Bo jak ktoś jedzie potem po tych samochodach WRC topowych, jadą stare WRC, tak zwane, no to jest przepaść. To jest po prostu przepaść. No to abstrahując od ryzyka kierowcy, ale widać, jak się to auto napędza inaczej. Nie, no oczywiście, że tak. A ale... tam żyją tym rajdem, żyją. Pozdrowienia dla Jacka, Skórnicki Motorsport. Iwona Flaga napisała. No proszę, Skórnicki Motorsport. No proszę, dobrze, że żona nie słyszała. Szwagierka. Spokojnie, to nie ma, nagrywa wszystko. Ale Wojtek, ja pamiętam, że my zajechali, to żadna restauracja jeszcze nie była otwarta. Myśmy pojechali prosto z Portugalii, więc troszkę wcześniej żeśmy od wszystkich, bo nie opłacało się jechać do Polski, ciągnąć tego wszystkiego. Zmieniliśmy tylko zawias i pojechaliśmy na kołach dosłownie z Portugalii do Hiszpanii. Zajechaliśmy, jeszcze było pusto. To sobie przy nas otwierali pierwsze restauracje i dosłownie w ciągu paru dni zżyło całe to miasto. To miasto żyło tym rajdem i oni, te restauracje były pełne, dyskoteki były pełne, miasto zaczęło żyć rajdem. A u nas tak wszyscy mówią, no na co te rajdy, na co to wszystko. Proszę Państwa, no musimy działać tak, żeby to taki zwykły rachunek ekonomiczny, jeżeli to ma stać puste, jeżeli ten jest martwy sezon. Ale w ogóle to jest też jakiś element, nie wiem, reklamy, no nazwijmy to reklamy, tak? Że taka miejscowość promocji. I regionu, i tych ludzi, którzy tam mieszkają. Jeżeli ludzie to odpowiednio wykorzystali, to... Wszyscy na tym zyskają. Dokładnie. Oczywiście, to jest taka wartość dodana tej całej zabawy. A wracając na przykład do rajdu Monte Carlo, to jest chyba jeden z trudniejszych rajdów logistycznie. Bo po pierwsze, że są dwie bazy rajdu. Klasycznie, czyli w Monte Carlo, Monaco. I druga baza oddalona 300 km, Gap. Mało kto sobie zdaje też sprawę z pewnych takich niuansów, które trzeba zrobić. To może takie smaczki poopowiadam. Że na przykład zapoznając się z rajdem Monte Carlo, przylatując, a przeważnie się przylatuje samolotem do Nice, bo jest 16 km, wypożyczając samochód w wypożyczalni, bo przeważnie się to tak robi, nie dostanie się samochodu z oponami zimowymi, bo ich nie ma. Więc lepiej przyjechać z Polski, ktoś jedzie jednym samochodem, gdzie ma na przykład zapakowany set opon, na przykład z kolcami, żeby zrobić zapoznanie tutaj trasy. No przepiękne tam drogi w ogóle. Ta droga Napoleona, która idzie właściwie, no może nie od samego Monte Carlo, ale idzie tam w stronę Gap, gór. No jest to naprawdę bardzo... Czerwona, bordowa. W rejonie Cannes, gdzie jedziesz do góry, cały czas się wznosisz wzdłuż wybrzeża tunelami, czerwonymi tunelami, jak I tutaj jeden z droższych rajdów, tak? Byłem w 2016 roku z zespołem Rally Technology. Tu profesjonaliści w każdym calu, chyba najlepszy polski zespół serwisowy,
Tak mogę z czystą dozą powiedzieć. Bez komentarza. Dwie załogi, Tomek Gryc i Sławek Ogryzek, obie jechały Peugeotami 208 R2, więc przygotować te samochody na, po pierwsze, taką długą podróż, plus kwestia jak gdyby zapewnienia bezawaryjności tych samochodów naprawdę jest duże. No, tych kilometrów OS-owych jest ponad 300. No, Col de Turini wszyscy znamy, tak? Przełęcz, może w 2016 roku nie było aż tak dużo śniegu, ale klimat tego wszystkiego, gdzie wszyscy się rozkładają z grillem, gdzie ci ludzie przychodzą po prostu na cały dzień, na jeden OS, żeby po prostu zobaczyć te samochody, tak? No to jest, Marcin się ze mnie śmiał, jak kibice rzucają śnieżki na drogę, żeby zasypać troszkę śniegu na drogę. Tak, żeby troszeczkę ten samochód się lekko śliznął, tak? Słuchajcie, to jest... ja na Monte Carlo nie byłem, ale... Ale nie mówiłeś o Monte Carlo, tylko mówiłeś o Barbórce. Nie, o Monte Carlo. Tak, o Monte Carlo. A Barbórka warszawska to polewają, wodą tą kostkę na Karowej, żeby Po Karowej było, ze ścieżkami rzucają. Ale ze Karową zawsze jest specyfika, tak? Byłeś w Warszawie kiedyś. Na dole przy Wiśle jest mokro, potem gdzieś na górze jest sucho, kwestia doboru opon. Poczekajcie, Krzysztof Filar przysłał zdjęcie, o takie tu, kto może to niech zobaczy, tak was słucha USA, więc żebyście wiedzieli, to was słuchają. Pozdrawiam. Ja jechałem Antip, to jest to samo, tylko w październiku, więc dokładnie bez śniegu, tak. bez niczego. Natomiast to, co ty opowiadasz, ta jazda tymi tunelami, czerwonymi, tak jak czerwona skała, czy to jak to się nazywa, tak, nie wiem. Tuneli, żeby zjechać do Monako w ogóle z tej obwodnicy, która idzie na górze w stronę tutaj nad Niceą właściwie. Ciekawostkę, były takie czasy, kiedy zespoły startowały w barwach papierosowych. No złoty czasy rajdu. Złoty czasy rajdu. Z tym, że Francuzi byli bardziej konserwatywni i nie pozwalali reklamować papierosów, natomiast w Monako można było reklamować. I na granicy francusko-monakijskiej, czy ja wiem jak to nazwać, stały specjalne ekipy, które miały tak. Myśmy też mieli na którymś to rajdzie, chyba w Szwecji, mieliśmy na rzepach wszystkie na szywki tej firmy, nie wiem, może nie będą mówić jakich. No pewnie, że nie. I zrywaliśmy, jak nie wolno, zakładaliśmy. Taka ekipa była i jak samochód wjeżdżał z Francji, był goły. Wjechał do Monte Carlo, miał wszystkie na magnesach naklejki, wszyscy przyczepiali te na rzepach reklamy i wjeżdżali tak do Monte Carlo. No bo to reklama. Wjeżdżali z Monte Carlo, dojeżdżali do granicy, ściągała ekipa to wszystko, no bo nie wolno było reklamować. Takie ciekawostki. Natomiast te odcinki, które są na Monte Carlo, to jeżeli ktoś z Państwa się wybiera gdzieś tam na to lazurowe wybrzeże, radziłbym sobie wypożyczyć samochód i przejechać się tymi odcinkami. To jest niemożliwe, ile może być zakrętów na jednym odcinku specjalnym. 200, 300. Tylko, uwaga, radzimy jechać zgodnie z przepisami. No. Bo tam policja czeka na takich, którzy przyjeżdżają, żeby zobaczyć te Muszę ci powiedzieć, że na tych odcinkach, chociaż byś chciał złamać przepis, to nie ma takiego mądrego. Ty wiesz, jakie tam są ograniczenia? 40, 50... Tam jechać 20 na godzinę, to już masz mokro pod kolanami. No ale przez Monte Carlo na przykład, przez tunel... Ale jak wjeżdżasz w góry... To tam jest taki moment, że nie ma momentu, najdłuższa prosta może ma 20 metrów, 30. Myślę, tak porównując jeszcze z takich ciekawszych OS-ów, to myślę, że jeżeli, teraz mamy okres wakacyjny, więc myślę, że wszyscy gdzieś tam planują jakieś wakacje, ktoś bliżej dalej, ale jeżeli by się znalazła grupa, która na przykład pojedzie na Gran Canaria, to polecam rajd Kanarów, tak zwany. No przepiękne OS-y, bo wyspa wulkaniczna, więc te jak gdyby asfalty są bardzo przyczepne i tam rzeczywiście, bo miałem przyjemność objeżdżać trasę z Piotkiem Adamusem, przed startowały dwie polskie załogi, Łukasz Chaba i Tomek Gryc, byliśmy też na tym rajdzie i powiem szczerze, że jeżeli pilot wypowiada sentencję 80, to odpoczywa. Tak. Bo tam jest dwa lewy, 10, dwa prawy, z minusami, z plusami oczywiście.
i tam się nie jedzie szybciej. Tam no jest po prostu zakręt. Byłem na Teneryfie, jest taki park, Anava się nazywa, wysoko w górach. I też taka droga kręta, do tego ona jest nad chmurami, więc tam jest ciągle wilgoć. Masz wrażenie, że jedziesz prastarym lasem, wąską drogą, gdzie są mijanki. Niewiarygodne uczucie. To masz wrażenie, jakby tam dinozaury z tego miały wyjść za chwilę. Coś niesamowitego. Także domyślam się, że tam może być podobnie. Tak, ale zgadza się, na przykład baza rajdu jest w Las Palmas. I przejeżdżaliśmy na odcinku. Specyfika tej wyspy też jest bardzo ciekawa. Ja byłem na przykład w szoku, że po jednej stronie wyspie potrafi być 30 stopni, a po drugiej 10. Tak, tak. A przejeżdża się raptem 20 km. Tak, dokładnie to tak samo. No, jest naprawdę, i to jest kwestia doboru opon, tej logistyki. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do aż tak zmiennych warunków. Ale taki. To się polubi o tą muszkę. Tak, muszkę. Czekajcie, zróbmy przerwę, trzeba tą muchę stąd wyprosić, bo to się tak nie da. Kwadrans po północy, słuchają państwo Radia Kraków do godziny pierwszej, Radio Strada nocą. Safari skończone. Safari skończone. Mieliśmy tu małe polowanie na muchę, która, jak państwo być może słyszeli, przed Wojtka próbowała. Na mikrofonie Wojciecha zabrała głos i to było jej ostatnia wypowiedź, to po prostu trudno. Dobrze, ja tylko przedstawię gości, Tomek Zbroja, Jacek Skórnicki, Wojtek Kopkowicz. Nasi dzisiejsi goście. Muchy już z nami nie ma. Nie ma. Tak. Nie przedstawiamy. Prowadzących też nie przedstawiamy, także wracamy do rajdów. Wojtek, my znamy się od wielu, wielu lat. Zajmowałeś się. Czym się w ogóle zajmowałeś w sporcie rajdowym? O, bo może od tego zacznijmy. Od czego się zaczęło? Tak. Znaczy, generalnie zawsze się zaczęło jak u młodego chłopaka. Fascynacją sportem motorowym. Generalnie gdzieś tam zawsze. No teraz nie mogę przyznać. Tacie, tak. Że podkradałem mu samochód. Ojcu? Tak. Ale my nie otwierały samochodu. Nie musiałem otwierać, ale to było bardziej takie chęć jeżdżenia. Oczywiście potem było prawo jazdy zdane za pierwszym razem. No i zaczęły się jakieś tam drobne rzeczy związane z tym, że poszedłem do pracy, kupiłem pierwszy samochód, a nim był Fiat 126P. Jakieś próby tam startów w Kajodesach z różnym skutkiem. I potem na poważnie to był rok chyba 2000, tak, była taka gazeta jeszcze przed magazynem WRC, Rajdy Wyścigi, która przez jakiś krótki okres się pojawiła na rynku. I wtedy miałem możliwość poznania między innymi Janusza. Poznałem Janusza i to był rok 2002. I jakoś taka nić porozumienia, Janusz wtedy otwierał. Przychodziłeś do nas, na Nowochódzką, tak. Ciągłym gościem byłeś. Tak, to była, Janusz miał swoją rajdownię na ulicy Nowochódzkiej, przychodziłem tam, rozmawialiśmy i zrodził się pomysł, zaproponowałem Januszowi, że zrobimy mu stronę internetową. Jako jedyny kierowca wtedy jeszcze nie było social media, czy nie było Facebooków, Instagramów, innych Twitterów. Że zrobimy mu stronę internetową. To się też zbiegło właściwie już w 2003 roku z tym, że Janusz dopinał kontrakt startu Fiatem Punto Super 1600. Po epizodach w PWRC, gdzie startował jeszcze Lancerem, była kwestia taka, że chcieliśmy to tak uruchomić z pompą. No i teraz może też jakaś taka anegdotka, o której powiem. Jako pierwsi wtedy, bo wtedy było porozumienie jeszcze z centralą Fiata w Warszawie, chcieliśmy uruchomić wyniki online z rajdów, z Mistrzostw Polski. Takie nową, żeby na stronie Janusza można było z każdego rajdu, z każdego odcinka specjalnego zobaczyć wyniki wszystkich kierowców. Było to troszeczkę karkołomne zadanie, jak na tamte czasy, tak? Bo wiązało się z tym, że każda osoba od nas, bo przedtem jeszcze to było wszystko papierowe, nie wpisywało się elektronicznie wyników, musiała stać na mecie danego OS-u i wpisywać ten czas i przesyłać do nas, my go po prostu przeklepywaliśmy. No, takie były realia wtedy. I od tego właściwie się zaczęło. Była jeszcze jedna kwestia. Janusz miał, też chyba był takim pionierem w pewnych kwestiach. Miał taką swoją działalność Kulik Promotion, gdzie miał dwóch kierowców. Miał właśnie Michała Bębenka i miał opieką też jak gdyby swoją Sebastiana Frycza. Oboje wtedy startowali Lancerami jeszcze szóstej generacji. I gdzieś mi to zaczęło fascynować, że może bardziej nie ta kwestia
budowania stron internetowych, tylko bardziej taka promocja w sporcie. I od tego się właściwie zaczęła taka cała przygoda moja z tym marketingiem sportowym. No, teraz zespoły działają troszkę inaczej, bo przedtem kierowcy przyjeżdżali po prostu na rajd, siadali w rajdówkę i jechali, tak? Jakieś czasami się zdarzały testy. No teraz jest całe przygotowanie psychomotoryczne kierowcy. Nie, tak, no. Współpraca z psychologiem, odpowiednia dieta, też były ćwiczenia. Też tak. Było przygotowanie fizyczne, bo musiało tak być, bo ja pamiętam, był taki okres, że Janusz miał co tydzień start w rajdzie i po drugim rajdzie to już go z samochodu trzeba było wyciągać, bo no, kręgosłup nie wytrzymywał. Tak. To nie jest taka prosta sprawa. Ale wracając do Fiata jeszcze, bo to jest ciekawość, jak zacząłeś, ruszyłeś już temat Fiata, to był już wstępnie ustalony i było to już tak, no powiedzmy sobie, jeszcze nie podpisane, ale powiedzmy sobie zaawansowane, Puchar Pandy w Polsce. Miało być 10 samochodów, które byłyby przygotowywane przez Janusza Serwis. Silniki miał przygotowywać Andrzej Godula. Sprawy zawieszeniowe miał się zajmować wyposażeniem Tomek Pacek. I tych 10 pand miało być wożonych lorami na rajdy, obsługiwane przez jeden serwis, zawodnicy ci młodzi, bo to było dla młodych zawodników, bo to nisko kosztowe, to co mówił Jacek. To jest Kia Picanto Cup, coś w tym stylu. Coś takiego i było tylko do rozlosowania komputer, żeby nie było problemu. I było to na tyle już konkretne, że w dniu, w którym Janusz zginął, rano omawialiśmy jeszcze wszystkie sprawy związane z tym właśnie. No ja 12 lutego byłem jeszcze w Warszawie, rozmawiałem z Fiatem, jeszcze rozmawiałem z Januszem 12 lutego, tak, bo tam przekazywałem mu pewne niuanse, bo tam się zaangażowałem w pewne rzeczy. Na temat Fiata to... Stało jak się stało. To stało jak się stało, natomiast no, ja pamiętam testy Janusza tym Punto, kiedy trzech zawodników dostało szansę testowania tego samochodu. Oni, Włosi, oceniali to w procentach, tam było pierwszy zawodnik, nie będę nazwisk wymieniał, bo żeby ktoś się na mnie nie obraził. Miał coś 40, 60, Janusz miał prawie 90. Ale poprosił na zakończenie testów tego szefa Włochów i powiedział, że jeszcze raz mu założą szutrowe zawieszenie na asfalty, to on im dopiero pokaże. I on, facet, się przeraził. Skąd pan wie, że było szutrowe? No, trochę się na tym znam. No i to były największe punkty. Włosi doszli do wniosku, że jedynym człowiekiem, który jest w stanie tym samochodem jeździć, to był właśnie Janusz. No ale tym samochodem też próbowało paru kierowców przed Januszem i wszyscy narzekali właśnie na problemy z ustawieniem tego samochodu. Znaczy, a Janusz sobie radził. Ustawienie Piotr samochodu... Stępień do nas napisał, dobry wieczór, słucham składając rajdówkę w garażu, pozdrawiam i zabieram się za słuchanie ciekawych rajdowych rozmów. Pozdrawiamy. No, mnóstwo takich słucha nas. Lepiej się skupić na pracy. Tak, jeszcze napisał dalej, wy tu gadu gadu, a tu trzeba auto składać. No właśnie. No, słuchaj, no jeżeli to się... Ale sprawa ustawienia samochodu, to co mówiliśmy o Jarku, o Kuli, który ma problem z tym, z ustawieniem samochodu. To myśmy tutaj rozmawiali, bo był Wojtek Pischinger. Byli, no to chyba spec od zawieszeń, tak? To jest wysoko oceniany. No człowiek, który ja pamiętam... Zjadł zęby na zawieszenia. Nie, to co facet potrafi ustawić zawieszenie w samochodzie, to jest... A co daje ustawienie samochodów, to przekonał się Janusz, jak mu Solberg ustawił samochód na tym rajdzie Kormorana, gdzie... Dobrze, zejdźmy z tego tematu, bo ja znów wejdę na temat... który nas tutaj bulwersuje i nie będę na ten temat mówił. Nie. Wracając do tych rajdów. Przyjechałeś dziesiątki rajdów, tak? Tak. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski. Kilka sezonów, kilku kierowców. Tak, powiedzmy, praca koordynatora. Bo to jest taka praca niewdzięczna, bo to jest człowiek, o którym się nigdy nie mówi. Człowiek, który gdzieś tam jest, z tyłu, który tak tylko przygotowuje te papiery. Wbrew pozorom wymaga dużej uwagi. To jest pierwsza rzecz. Generalnie ja zawsze wychodzę z założenia, że staram się 70-80% pracy wykonać przed rajdem i te 20% zawsze to jest taki margines, który zostaje na rajdzie. A zaczyna się prozaicznie. Zaczyna się przede wszystkim między innymi od załatwienia czy zarezerwowania noclegów na rajd. Są też takie niuanse, że trzeba sprawdzić, czy na przykład jest odpowiedni parking, żeby samochód serwisowy zaparkował,
czy na przykład nie odbywa się wesele w danym terminie, a zdarzały się różne przypadki. Tak. No i kwestie jak gdyby logistyczne, znaczy obsługi też samej załogi już na rajdzie. No, już nie będziemy wchodzić takie w niuanse, kto, kiedy, o której ma być, czyli to robienie tak zwanego team planu. No, to jest ważne. Więc, to jest bardzo ważne. Tak, bo... to jest kwestia, bym powiedział, priorytetowa. W większości teraz przypadków przechodzi się na wersję elektroniczną. Każdy z nas ma smartfona, dostęp do internetu. Ja oglądałem zdjęcia ostatnio, jednak ta wersja papierowa jest taka bardziej dla mnie, w każdym razie tak, dla mnie. Przygotowuje się taką krótszą wersję team planu, a większość rzeczy umieszcza się internetowo. Tak. Takie podstawowe informacje. Tak. Jak nas słuchają ci młodzi ludzie, którzy no, nie, może nie będą kierowcami, może nie będą pilotami, ale jest mnóstwo pracy przy rajdzie, między innymi takich koordynatorów, takich różnych ludzi, którzy w tym zespole się gdzieś kręcą, którzy, ja już nie mówię o mechanikach takich jak Jacek, bo to jest osobny rozdział, obsługa techniczna samochodu. Ale ja wracam do koordynatora. To człowiek, który na głowie którego jest wszystko. Wstaje pierwszy i kładzie się ostatni. Dokładnie, bo to czasami bywają przypadki dziwne, bo ja pamiętam rajd Wisły, kiedy Janusz pierwszy raz wypożyczył kadeta z Belgii i umowa była taka, że jak założymy jakieś opony na felgi i tylko je założymy, a nie będziemy ich używać, to możemy to ściągnąć i oddać. I Belgowie wyjeżdżali z bladym świtem z Wisły, bo chcieli wrócić do Belgii. No ale znać teraz kogoś, kto ci o 5 rano rozbierze to wszystko. No ale no, trzeba było jechać, trzeba było to rozebrać. Koło 10 pan prezes wstał, wyszedł na balkon i pyta się, gdzie są Belgowie? Ja mówię, no pojechali. No, jeden żył, drugi nie żył, bo z Rysiem śpiewali rano tam jakieś piosenki polskie, wracali właśnie. Nauczyli się szybko polskiego. Tak, jest. I to było cudowne. Ten biedny jeden Belg, który siedział już spakowany za kierownicą, a drugiego nie ma. No i słyszymy takie piękne piosenki, idą polskie, idzie Rysiu z tym drugim Belgiem. Zdążyliśmy go tylko włożyć do kabiny, zapiąć w pasy i pojechali. Jaka to była piosenka z ciekawości? Czy nie pamiętasz? Jakaś taka nie pamiętam, ale sobie kiedyś przypomnę. Jak Śładzieweczka chyba do Laseczka, coś takiego. Nie, śpiewali, to dobry, klasyka. Rysia klasyka. I hasło, no dobrze, ale oni pojechali z naszymi oponami. Ja mówię, idzie ty z powrotem spać, bo od tego masz koordynatora, od tego masz człowieka, który... To nie interesowało to go. To jest osoba, ja zawsze nazywam, ja mam taką definicję koordynatora, to jest osoba od spraw trudnych i beznadziejnych. Tak. Troszeczkę. No, w takim samym rajdzie żona Janusza mówi, Janusz, ktoś się rano tłucze po drzwiach, jakaś awantura jest. Otworzył, popatrzył na zegarek, nie, Marek chodzi i wszystkich budzi. No, takie są, to są takie rzeczy drobne. Takie rzeczy, o których musisz pamiętać. Tak, trzeba załogę wziąć z hotelu, zawieźć na serwis, być na tym serwisie, żeby ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, bo różne rzeczy zdarzają się na rajdzie, no trzeba być cały czas w gotowości. No słuchaj, ja mi się przypomina rajd właśnie ten Antip, jak Janusz pojechał na testy. No super, jak Krono zorganizuje coś, to policja, zamknięty odcinek. Myśmy wyjechali tą salonką z hotelu, telefon. Wróćcie, nie wziąłem sobie ani butów, ani rękawiczek. No z nerwów, no. Ale zajechaliśmy tam, przywieźliśmy te buty, rękawiczki, testy, jeździł. Wreszcie koniec, chcę wysiadać, a tam wiecie, na górze wieje zimno, a Janusz miał chroniczny katar, więc jakby wysiadł taki mokry, to byłoby na drugi dzień po rajdzie. Więc zaczasnąłem drzwi i go nie wypuszczam. No to Belgowie, co się dzieje? Ja mówię, moment, do salonki, suchy podkoszulek, suchy ten... ręcznik wytrzeć głowę, czapkę założyć, kurtkę ubrać, wręcz wychodzić z tego. Oni się zaczęli śmiać. Janusz mówi, co ty ze mnie robisz? Ja mówię, tak, chcesz jechać na rajdzie? Przecież jakbyś wyszedł taki spocony, to co byś ciebie było? I słuchajcie, na rajdzie, jak tylko Janusz przyjeżdżał na strefę serwisową, to Belgowie stali już z kurtką, z czapką. No ale to też pokazuje, jak profesjonalnie podchodzili do swojej pracy, tak? No to jest właśnie, czasami są to takie drobne rzeczy, które decydują, to jest właśnie praca koordynatora. Ale wrócimy do tych wszystkich otoczki rajdów, to posłuchamy troszkę muzyki. Pewnie, Michał coś tam ma na pewno.
29 minut do pierwszej i tyle do końca programu naszego dziś zostało. Radio Strada nocą 4080, przypominam nasz numer, gdyby Państwo chcieli jeszcze do nas pisać, może nie wszyscy już posnęli. No i oczywiście jesteśmy też na Facebooku, więc udowodnijcie, że nie śpicie, bo my udowadniamy, cały czas to mówimy. A gdyby Państwo słyszeli, jakie to Marek opowieści w trakcie, kiedy grała muzyka, po prostu no... Dobra, nie. Nie, piękne były. Nie. Opowieści są opowieści, bo to są takie opowieści, których no, na rajdach się zdobywa co niemiara. No, to są tak wspaniałe opowieści, takie cudowne wspomnienia. Zresztą, jak Państwo by chcieli posłuchać takich wspomnień, to na naszych stronach internetowych są cały czas wspomnienia gości naszych. A gościliśmy tu naprawdę wspaniałych ludzi. Ja jestem pod wrażeniem wspomnień pana Wojciecha Szrama jeszcze do dzisiaj. Nie może mi przejść to jego wspomnienia z rajdu Londyn-Sydney. 30 tysięcy kilometrów do przejechania. To dla mnie niemożliwe do samochodem takim, nawet jak Porsche, do przejechania. I ale jedna z lepszych fragmentów tej opowieści to jest, jak zaczynało im brakować paliwa i nie było czasu, żeby zatrzymać się i tankować, więc kanister z bagażnika gdzieś tam wyjęty z zapleców i zrobili sobie taki duży wlew paliwa na masce. Siedział w trakcie jazdy pan Wojciech Szram i lał to z kanistra do... Auto bardzo odjechało, tak? Tak, auto jechało. O, nie było. Odważnie. No silnik z tyłu, to można. Tak. No, są takie cudowne wspomnienia, ale dzisiaj ja tylko przypomnę, że gościmy Tomka Zbroje, Jacka Skórnickiego i Wojtka Kopkowicza. Z Wojtkiem rozmawialiśmy na temat pracy koordynatora, bo jest to taka... praca, która jest nieodłączna w serwisie i w ogóle w całym zespole rajdowym. Bo on najczęściej współpracuje z pilotem, bo to pilot jest takim tak, łącznikiem. Tak, łącznikiem. Natomiast kierowca to jest tylko ten od kręcenia tym kółkiem. Ale skoro mam u siebie dzisiaj w programie Jacka, to Jacek, powiedz mi, na czym polega praca serwisów w czasie rajdu, bo to teraz jest trochę sprawa uproszczona. Jest strefa serwisowa, 20 minut, ile teraz jest? 30, tak? No zależy, no, przeważnie jest 30, 45, 15 też się zdarzają. I koniec. Natomiast dawniej to były całe gonitwy, to się dwa rajdy odbywały, jeden to jeździli zawodnicy, drugi to jeździły serwisy. Ale mówiliśmy już kiedyś na ten temat, ale teraz chciałbym od ciebie usłyszeć. Na czym polega przygotowanie rajdu, samochodu do rajdu i jego obsługa na rajdzie? Przygotowanie ogólnie musi być wszystko dopracowane, tak żeby nic nie zawiodło. Znaczy tak, po rajdzie rozbieracie samochód do zera, czy staracie się rozbieramy, tak? Trzeba wszystko wyczyścić, posprawdzać, czy wszystko jest ok. Jeżeli są jakieś normatywy przeglądowe, to niestety... No niestety trzeba. Czy wiadomo, że jak skrzynię biegów trzeba po jakimś czasie przeglądnąć, czy jest dobra, czy jest zła? Tak. To się rozbiera. Też w zależności co się wydarzy, bo nieraz tak jak to teraz po rajdzie Śląska, troszeczkę trzeba wstawić, troszeczkę trzeba wyklepać, troszeczkę trzeba wymienić. Czyli jednak takie blacharskie też. No niestety też trzeba robić. Nie mamy tak łatwo jak Tomek. także takie rzeczy też trzeba robić. Przygotować samochód, podstawić. Mnie zawsze to dziwiło to, że jak zaczynałem bawić się w rajdy, że jak te samochody wyjeżdżały z rajdu, to były w różnym stanie. No. Natomiast jak przyjeżdżały za dwa tygodnie na rajd, to wyglądało to jakby z fabryki wyjechały. Jak oni zdążyli to tak zrobić? No próbuję znaleźć jakieś miejsce, gdzie by było nie tak. Jak trzeba było wymalować, to było wymalowane. Musiał pan patrzeć z bardzo daleka. No czasami tak bywa. Tak było? Jak się to zawsze mówi... Oklejenie wszystko zamarkuje. No, słuchajcie, no było to obklejone, ale takie wrażenie miałem. No, każda śrubka srebrniuteńka z tym paseczkiem wymalowanym, każdy wahaczyk wymalowany, czyściuteńki. No można było na dobrą sprawę w białych rękawiczkach pracować przy takim samochodzie. I czy to jest, mnie się wydaje, że tak, że czym więcej pracy włoży się przed rajdem, tym mniej pracy więcej się robi. Proszę? Więcej przed. Przed rajdem? Tak. Czym więcej włożysz pracy przed rajdem, tym mniej robisz na rajdzie, tak? No, chyba, że jest jakiś kierowca, który... Coś wykona, tak? Coś wykona, no to słuchaj, wtedy... mówią Czesi, to jest rally, nie? To jest rally, nie ma. I przygotowujesz samochód, czyli rozbierasz go, czyścisz,
To, co trzeba, to wstawiasz, to, co trzeba, lakierujesz. To, co trzeba wymienić, to niestety widzisz łzy w oczach kierowcy, właściciela samochodu, jak mu łzy lecą. A płacz, mówisz, i płacz. Nie, on przeważnie właściciel samochodu płacze, jak już słyszy kwotę. To... Ta, nie, no co jest to zawsze... kwota? To ja pamiętam wiejski, wiesz, który zły Daszyk. Był specem od skrzyń biegu, miał taką lupę, wiesz, jak zegarmistrz i każde koło zębate oglądał, słuchajcie. Najdrobniejszy szczegół, jak coś było nie tak, to odkładał. Ja mówię, a nie dałoby się jeszcze jeden rajd? Nie. To co trzeba nowe? Nowe. I następne. Efekt? Auto dojeżdżało. No niestety jest tak, że nie da się nic drutem w rajdowym samochodzie zrobić, bo to się natychmiast odbije. Przepraszam, w czasie rajdu. Tak, oczywiście. No to samochody pracują w ekstremalnych warunkach, tak? I każde niedociągnięcie, każda niedoróbka, każde pójście na łatwiznę, każde zaoszczędzenie tam paru złotych powoduje to, że i tak trzeba... później się to odbija. Znaczy generalnie sprowadza się to do tego, że i tak musimy zapłacić za ten rajd, bo są pewne koszty stałe. Tak. Tak? To szkoda natomiast po prostu jeszcze... pytać tak. Każda awaria może spowodować jeszcze większą awarię, więc płaci się dwa razy. No, chytry traci dwa razy, tak? Więc... No nie, no trzeba. No, no niestety to bywa tak, że każda oszczędność, którą się włoży w samochód rajdowy, to potem się odbija czkawką. Bo to ja znam taki przypadek jeszcze za czasów Fiatów, kiedy Ryśka Adamka, mechanik, nie wymienił wahaczy specjalnie przygotowanych, wspawanych na szytrowy OS. No i oczywiście wahacz się urwał i po rajdzie i mówi, no przecież przywiozłem ci nowe, piękne, na czerwono wymalowałem, żeby ci się różnił. Mówi, tak, ale te stare jeszcze były dobre. No i efekt jest taki, jak bez dobre, bo ja pamiętam w Meganie, czy oni liczyli nawet kilometry OS-owe i bez względu na to, czy płośka była dobra, czy zła, to na bok. Zostawiali ją na testy, że jakby się coś działo. Tak się powinno robić ogólnie. Piotr Stępień pisze, pozdrawiam, jestem zakochany w waszym programie i niekończących się rozmowach o rajdach. No takie niekończące to one nie są, bo jeszcze 21 minut nam zostało. To wiesz, to jest 21 minut. Na skrzynię wymienić. Może człowieku skrzynię wymienić. No. Zaraz za 20 minut ci to przypomnę. Słuchajcie, no bywają różne przypadki, bo skrzynię się wymienia 20 minut. No spokojnie 20 minut i to... Czasami najdziwniejsze jest to, że przyjeżdża samochód brudny z rajdu i wypadałoby go rozebrać. Na to staje szef ze stoperem, mówi, no to wyciągajcie tą skrzynię na czas. No ale mamy tyle czasu. Nie, musimy sprawdzić, ile się wymienia skrzynię. Nie nową, nie czystą, brudną, tak jak na strefie serwisowej. Dlaczego w serwisach nie ma podnośników najczęściej? Bo wszyscy ćwiczą to, co na rajdzie, nie masz na rajdzie podnośników. Podnosisz tylko na ile się tam podnosi, na pół metra i trzeba to robić w pozycji leżącej. Każdy mechanik ma swoją część samochodu, tak jest w serwisie? No tak jest, my akurat mamy troszeczkę okrojony skład, ale... Każdy ma swoje zadanie. Tak jest, każdy ma swoje zadanie właśnie na temat sprzęgła właśnie na rajdzie nadwiślańskim na odcinku testowym. Byliśmy z załogą Karol Braun, Tomasz Krzysztofik, których serdecznie pozdrawiamy. I zapraszamy, jak będziecie. Pan Karol, tak. I właśnie też była taka akcja, że jeździłem z Karolem na odcinku testowym i zaczęło ślizgać sprzęgło. No to pilot już machnął rękami. No to już mamy pojechane, możemy iść do domu. Ja mówię, no dajcie się chociaż wykazać. Nie? Przyjęliśmy tutaj po to, żeby pracować, żeby zrobić. No to co zrobisz? Ja mówię, no co, no, wjedziemy na serwis, pykniemy sprzęgiełko i pojedzie się dalej, nie? Siedzieli, popatrzyli, no dobrze, jest dobrze? Tak. No, to jedziemy dalej? No tak, jedziecie dalej. No. Zrobione. To też jest zależne od tego, jaki ktoś ma asortyment części do samochodu. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony to jest inne pojęcie ma normalny użytkownik samochodu, który zawozi samochód do serwisu i mówi, no, na sprzęgło, jak pan przyjdzie za dwa dni. Dokładnie tak. Tak. A mieliśmy parę takich właśnie sytuacji, że ktoś przyszedł i no, sprzęgło do wymiany. To ile? Tam dzień, dwa potrzebujecie? No to proszę poczekać tak 2-3 godziny i to spokojnie zrobimy. Tak.
Jak 2-3 godzinki? No 2-3 godzinki wjedziemy i zrobimy. I tyle. Ale to jest to, że rajdy wytyczają nowe granice w ogóle ludzkich możliwości. Tak. Bo rozmawialiśmy tutaj kiedyś z Andrzejem Aromińskim, który był mechanikiem w trakcie bicia rekordu 125P, tego słynnego w latach 70. I tam była taka sytuacja, że w pewnym momencie trzeba było zdemontować kolektor wydechowy, który był rozgrzany do białości w tym Fiacie. I on to zrobił gołymi rękami. I mówi, że nawet nie czuł. Nie czuł w ogóle tego, co robi, nie czuł żadnego palenia skóry, ale jak podał mi rękę, jak się poznaliśmy rok czy tam 2 lata temu, to nie wiem, czy dlatego, że o tym czytałem i wcześniej o tym z nim gdzieś już rozmawiałem, to poczułem, że ta skóra na tej ręce już nigdy nie była taka, że jest szorstka, twarda i tak sobie pomyślałem, ci pionierzy motoryzacji, którzy wtedy działali, to wy jesteście ich kontynuacją, bo wy dzisiaj robicie takie rzeczy na rajdach, żeby te samochody mogły jechać. Za wami pójdą następni. I to jest taka długa droga ludzi, którzy rzeczywiście gdzieś poza horyzonty ludzkich wyobrażeń sięgają, jak na przykład spawana miska zabrana psu przez Andrzeja Godulę do Trabanta, bo gdzieś tam trzeba było coś poprawić, więc potrzebował kawałek metalu, co było psia buda, dawaj michę, pst, przyspawał i poszło. I ten Trabant jeździł, więc to jest coś, co normalnie oczywiście w fabrykach po to są przecież fabryczne teamy, żeby pewne rzeczy wypróbować, które potem są seryjnie produkowane. Natomiast u nas to ciągle jest jeszcze tak, że no nie mamy tu fabrycznych teamów w Polsce, więc wy wszyscy musicie własnymi rękami lub wasi przyjaciele muszą to robić. I to jest dla mnie niebywała historia. No tak, i każdy to robi na swoją skalę. Tak. Ale ta pomysłowość i to, co mówisz, że potem klient przychodzi, jak, 2 godziny? No ty wiesz, dla ciebie to jest, ile czasu jeszcze tam zdążysz kawę wypić po drodze, nie? Słuchajcie, to muszę wam to powiedzieć coś. To muszę to opowiedzieć. Kiedyś Janusz wybierał się w czasy do Włoch. Takie Galaxy mieliśmy z fabryki, z tego dostaliśmy z Forda. Zapakował full auto, umówił się z wszystkimi już tam gdzieś na Słowacji. Emil miał jechać, wcisnął sprzęgło, wpadło. Tam jest taki centralny wysprzęglik. No więc w auto, on nie potrzebował sprzęgła, no ale dojechał do Forda. Mówi, panowie, muszę to wymienić. No to mówią, dobrze, ale my nie mamy tej części. Na jutro, na rano. Mówi, nie, ja w nocy muszę wyjechać. No. No to telefon dzwoni do Forda. Na przykład samochód był Forda, więc do dyrektora przyleciał, nie powiem w którym serwisie, ale w autoryzowanym. Proszę pana, mamy wyjąć z nowego samochodu, panu założyć, ale ja nie mam mechaników, oni tego nie zdążą dzisiaj zrobić. No to znów telefon. Tak, mam panu udostępnić samochód, ma pan sobie sam to wymienić. Ale ja nie mam podnośnika wolnego. Ja nie potrzebuję podnośnika, tylko proszę mi pokazać, gdzie mają chłopcy mają wjechać. To przyjechali chłopaki, zrobili im pokaz, jak się to szybko robi. Już do nowego samochodu, tego, z którego wyjęli ten wysprzęglik, już nie wkładali skrzyni. Natomiast ten szef tego serwisu, niech mi pan powie, jak to jest. Oni nie potrzebują podnośnika? Nie, nie potrzebują. I oni tak leżąco robią? Tak, tak to robią. Już nie wspomnę Pischingera, który sam wymieniał sprzęgło w Masterze w Portugalii po rajdzie. Słuchajcie, to robił to w obecności całego serwisu M-Sportu. No nie mogli się nadziwić, jak taki człowiek może sam wymienić sprzęgło, czyli skrzynię, bo ja tylko byłem do podawania kluczy takich, owakich i to wszystko. Czyli mechanicy, my naprawdę mamy w Polsce fantastycznych mechaników. Mechanicy w ogóle rajdowi, to jest taka elita troszeczkę, tak, bym powiedział. To są ludzie, którzy mają w jednym palcu rozmontowanie i zmontowanie samochodu, więc im pewne rzeczy łatwiej przychodzą. To jest jedna rzecz. Ja znam takiego specjalistę od tylnego, lewego zawieszenia od Lancera. Ale on wchodził pod auto na stojąco. Mówimy o Waldusiu, tak? O Waldusiu. No, tak. Ale Walduś śpi, nie słucha. No, zaraz mu doniosą. Nie doniosą, Walduś. No. Ale Walduś to był Walduś. I to jest ten zespół ludzi. I zauważcie, jak ten zespół ludzi pracuje. Ale to też, panie Marku, jest jeszcze ważna rzecz, i to myślę, słuchacze też powinni o tym wiedzieć, że atmosfera jest bardzo ważna, bo nawet jak są najlepsi mechanicy i nawet jak jest najlepszy serwis, a jeżeli nie ma tej, bym powiedział, takiej chemii, tak, tej życzliwości takiej ludzkiej wobec siebie i szacunku wobec siebie, to nic nie będzie działało. A wiesz, że o Lebie tak mówili, że Leb jest taki zimny, że on nie źle pracuje ze swoim serwisem, że nie jest taki,
Tam też dużo... I Ozie to samo oni mówili, że nie. Znaczy oni są sfokusowani, mi się wydaje, na jeden cel, tak? No wiesz, ale... Byli. Ale ja pamiętam... Przynajmniej chodzi o Leba, tak? W każdym razie ja pamiętam Janusza, który wysiadał z samochodu i pierwsze, co przychodził, to dziękował po kolei wszystkim mechanikom za pracę. Ale to też, ja pamiętam Janusza z kilku rajdów, to też taka trochę estyma. I uważam, że to jest mało takich ludzi, którzy na przykład wysiadają z rajdówki. W większości teraz wygląda to tak, że kierowca od razu idzie do szefa serwisu. To nie działa, tam to nie działa, zrób mi coś z tym, źle się mi jeździ, tak, coś tam. A Janusz potrafił w tym momencie wyjść. Słuchajcie, zaraz do was wrócę. I szedł do kibiców, podpisywał plakaty, podpisywał widokówki, bo wtedy takie rzeczy się rozdawało. Może jakieś parę gadżetów. Miał ten czas. I powiedział, teraz wraca do serwisu i rozmowa techniczna. Ale bardzo spokojna, znaczy, tak. Wiesz, rozmawia z jednym mechanikiem. Ale ten uśmiech, taka bym powiedział, taka życzliwość ale i naturalność w tych relacjach, tak, naprawdę była fajna. Że kolacje, nigdy nie było tak, żeby Janusz jadł kolację osobno, a mechanicy osobno. Mnie na przykład Plas zadał takie dziwne pytanie, że jak pierwszy raz Belgowie jechali do Polski, to nikt nie chciał jechać. Nie, no w ogóle nie przyjadą do Polski, bo to jest w ogóle jakiś dziki kraj. A mówi, w tej chwili sprintem jest wyjazd na Mistrzostwa Świata, nikt nie chce jechać, wszyscy chcą jechać do Polski. Ale to co oni potrafili robić, jak byli oddani temu wszystkiemu. Ja pamiętam, po zdobyciu Mistrzostwa Polski Belgowie się spakowali, pojechali do Belgii, a ja ciągnąłem treningówkę z Dobczyc, tam już jechałem w kierunku Łapanowa. I w pewnym momencie albo mi się zdawało, ale zobaczyłem budę serwisu belgijskiego. No nie, niemożliwe. Co się okazało? No wrócili na autostradzie, doszli do wniosku, że nie skończyli świętować Mistrzostwa Polski i wrócili do Łapanowa. Zostawiliśmy samochody w Łapanowie, pojechaliśmy do Krakowa skończyć świętowanie. Ale oni byli, znaczy, to co Oli wyprawiał, ja go widziałem raz w akcji, leżał pod Meganem, na twarz mu się lała gorący płyn od wspomagania. Słuchajcie, wymienili przewód, zapiął płytę, przetarł tylko twarz, a tu cały zalany tym płynem, szybki serwis i dawaj za Januszem. Tomek, jak to jest u ciebie? Bo ty widzę, że już tak się wyłączyłeś. No nie ma tak, że pójdziesz do domu. Jeszcze nie, słuchaj, pojedziecie chyba razem, nie? Jak twój zespół działa? Mój zespół składa się z mojego taty, który jest, można powiedzieć, takim... W dniu samego rajdu jest takim koordynatorem. Tak. Przygotowuję narzędzia, części, które są potrzebne. Mam też ze sobą dwoje moich przyjaciół, którzy, może tak użyję takiego słowa, zajawili się po prostu na moje starty, na same rajdy. I po prostu z czystą przyjemnością ze mną jadą, tym wszystkim uczestniczą, bardzo się angażują, także... Ale masz u nich wsparcie techniczne, czy... Cały techniczny to tata. Nie, tata, tak mówię, on tylko z części tam przygotowuje i narzędzia, a oni są samodzielnymi mechanikami, po prostu wracam z odcinka, dzwonię do nich, mówię generalnie, co jest nie tak, co trzeba przygotować, co trzeba wymienić. Oni się już na to wszystko przygotowują, ja przyjeżdżam na serwis, wysiadam z samochodu. Dwóch mechaników? Tak, dwóch mechaników. I tatę. I tata. I to mi się podoba, słuchajcie, to jest taki pierwszy zespół rajdowy, to jest zawsze zespół rodzinny tak i jest. Przyjaciół. Tak. A to się to zawsze fajnie działa i to jest, no myślę, że Tomek bardzo ważną rzecz mi się wydaje powiedział, że dzwoni i mówi, co jest nie tak. Czyli pewna już wiedza, jak gdyby techniczna, na jego drodze takiej bym powiedział... A to jest moim podstawa. To jest podstawa, że trzeba wiedzieć po prostu, co się dzieje i z czym się dzieje. Wojtek, ja pamiętam, że jak zawsze mechanicy... Nie wolno im dotknąć samochodu, ale mogą go oglądać, więc kładą się, oglądają, nie? No, szczególnie po jakiejś aferze, nie? No po jakiejś aferze. Mnie zawsze dziwiło to, po co wożą serwisy i to takie fabryczne, taki 6-kilowy młot. Oj, sprzedaje się. Paśka, nie? Oj, sprzedaje się. Na co to, słuchajcie? To powiedzcie do czego, bo to jak już mówimy. Słuchajcie, kiedyś pierwszy raz zobaczyłem to w Krakowie, tutaj na rajdzie krakowskim, jak dytko trafił tyłem w drzewo i trzeba było ten tył wyprostować. Przepraszam, nadkola się. Ten nadkola, jak słuchajcie, to jest cudowna rzecz. 3 uderzenia i patrzeć już jest z powrotem nad kole na swoim miejscu. Sensie, no to teraz już wiem, po co ten błąd się wozi w samochodzie, w serwisówce. No jest takich parę takich ciekawych urządzeń, które się wozi.
No ale... co jeszcze? Bo tak, młot, trytytki wspomniane dzisiaj, brecha. To wiadomo. Brecha. Srebrna taśma, nie? Tak, oczywiście tak. Musi być. Srebrna plexi, taśma to jest w ogóle... Plexi, bo no. Wiecie, no nawet do tego stopnia, że takie zespoły już powiedzmy sobie no, z wyższej półki, to mają taśmę koloru nadwozia. Także potrafią to tak zakleić, że przykładem tego tak. Był eskort Janusza na kormoranie, jak dachował, to go tak potrafili obkleić. Szyby robią z plexi, no bo przednią muszą włożyć już całą niestety. I natomiast resztę się klei. Cuda, cudeńka, tą taśmą w kolorze nadwozia, no to prawie tego w ogóle nie widać. Zresztą generalnie widać. Im szybciej, tym lepiej. I tak, i dobry, ciężki facet do prostowania maski. Jak mamy to się, na tak. Tym w tej branży. Na tak. Temat, na temat no. Taśmy PowerTape'a, tak. To właśnie jak jechaliśmy ostatnio z Wojtkiem Tarmaka, wziął taśmę, mówi, ja sobie muszę ponaklejać, bo tam... Przyjaliśmy jedną pętlę, mówię, ja sobie muszę paski ponaklejać, już przygotować na drzwiach. Za chwilę coś będziemy już kleić. Zawsze paski się przydają na drzwiach, to jest taka podstawa. Te nie, no, w sensie albo przywiązane do klatki, albo w innym miejscu. I to się wszyscy podstawa. Już sobie gotowce robił na drzwiach. Trytytki to podstawowe narzędzie pracy. Oczywiście. No ale wozicie jeszcze w samochodzie jakieś inne narzędzia? Czy mechanicy biorą, czy raczej nie? No klucz do kół, podnośnik. No to takie podstawowe. Tak. Podstawy. Ale generalnie jeżeli my startujemy w tym cyklu tak hobbystycznie tak? Z Jackiem, tym Tarmac Masters, tak? Gdzie polecam generalnie jako takie doświadczenie dla młodych kierowców. I w ogóle rozpoczęcia drogi takiej rajdowej, bo tam mamy 6 odcinków, przeważnie gdzieś około 36-38 km OS-owych. Więc naprawdę jest to bardzo fajna droga, żeby rozpocząć, jak gdyby nauczyć się tego rzemiosła rajdowego. Jest co jechać. No i przygotowana przede wszystkim profesjonalnie, można powiedzieć. Tak, bo no generalnie no ten cykl jest bardzo, tak. Bym powiedział, profesjonalnie przygotowany. Jest aplikacja, którą można sobie pobrać na komórkę. Tak, i przy 115 tam regularnie jest powyżej 100 paru załóg. Tutaj myślę, że takim głównodowodzącym jest Marcin Jankiewicz, który to koordynuje i naprawdę jestem pod wrażeniem, że nie ma opóźnień, bo bardzo często na tego typu imprezach zdarzają się opóźnienia, odwołane odcinki. Tutaj jeżeli na przykład odcinek się opaźnia, jedziemy wszystkie odcinki, niwelujemy to na strefie serwisowej, tak, bo mamy zapas i na metę wjeżdżamy o zadanej porze. Naprawdę jest to zrobione z głową. I patrzę na ten zegar z przerażeniem. No, a mówiłeś, że to jest kawał czasu. Nie zdążyliśmy jeszcze... Skrzynię zmienić. Właśnie to moglibyśmy jeszcze do rana tutaj pokazać. Możemy go zostawić. Ja z chęcią tu został, ale niestety wyłączą nam za parę minut. Ale to nie szkodzi, można rozmawiać, można. To my spotkamy się w takim razie gdzieś przy kawie albo przy oranżadzie. Tak. No bo mam nadzieję, że to gadająca woda jest bardzo dobra. Tak, gadająca woda. Ja mam nadzieję, że to nie ostatnia wasza wizyta. Są Tomek, to teraz pojedzie tym nowym samochodem. Życzymy ci przede wszystkim, oby żebyś pojechał. Będzie dobrze. Sponsora tutaj będziemy cisnąć jak najbardziej. Pozdrawiamy się Grzegorza. Tak, samego serca. Panie Grzegorzu, bawimy się Audi. Tak, bawimy się Audi. Audi jest stoi, z nami tak? Zawsze w studiu przy każdej radiostradzie. Słuchajcie, cieszę się, że się znajdują tacy ludzie, którzy chcą pomóc młodym kierowcom rajdowym. I tutaj dla Grześka naprawdę z mojej strony wielkie ukłony, bo nie wszyscy to rozumieją, a on widzę, że stawia na młodych i to jest fajne. Ale jak powiedział sam kiedyś u nas w programie, że jest nietypowym biznesmenem. Nietypowym trochę biznesmenem, inaczej tak. To widzi, inaczej tym zarządza. I myślę, że oby takich było jak najwięcej. Ludzi, którzy widzą biznes również w tym ujęciu prospołecznym. Czyli, że... Może w tym jest klucz do sukcesu. Tak jest. Ja tak myślę, wiesz, że to tak. Jest trochę tak jak karma, że jeżeli dobra karma wraca. Tak jest. I jeżeli robisz rzeczy dobre, pomagasz innym, to czy później dobra, prawda? Los jest dla ciebie łaskawszy. Więc szukamy następnych. Jeśli są, to zgłaszajcie się do nas. 40-80. Tak, a ja jeszcze miałem taki apel do wszystkich tych, którzy mają ciekawe opowieści rajdowe, a chcieliby się nimi podzielić, to my zapraszamy do naszego studia. Nasze studio jest otwarte. Napisać do nas na naszą albo SMS, albo na można naszą maila na adres motomałpa. Adres podam. motomałpa.radiokrakow.pl. Albo nawet na Facebooku w korespondencji napisać, że macie państwo i chcecie odwiedzić naszą redakcję. My chętnie zapraszamy, umówimy się, bo
my chcemy zapraszać nie tylko tych, jak tu ktoś napisał, ze Świecznika, ale właśnie młodych i tych, którzy... Znaczy dla jednych i drugich znajdzie się miejsce, bo nie ma jednych i drugich, tylko są jedni. To jest jedna wielka rodzina rajdowa. Świat rajdowy to jest jeden świat i nie ma co mówić, że ci, którzy dziś jeżdżą, czy ci, którzy jeździli wcześniej. Ci, którzy dziś jeżdżą, za parę lat też będą chętnie przychodzili powspominać. Tutaj nie ma podziału. Powiem, że na przykład tegoroczne Mistrzostwa Polski wyglądają bardzo ciekawie. No, ostatni rajd na przykład pokazał, że 0,2 sekundy wygrana. No to jest całe... Tutaj Kasperczyka nad w ogóle to dziwne było, bo to... A do tego to jak sprowadzimy tutaj Kolina, to Kolin nam opowie, jak to jest, jak się wygrywa rajda, za chwilę się go przegrywa, tak? Tak, bo raz tam miał sytuację w tym roku, że z Grześkiem Grzybem się też tam mocno tarły, no i teraz... To Jereli. Dobrze, ja tylko przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi był Tomek Zbroja, Jacek Skórnicki i Wojtek Kopkowicz. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dobrze się spotkamy. Pozdrowienia dla mojej kochanej córki, która w tym momencie przebywa z moimi rodzicami na wakacjach na Słowacji. Mieliśmy tam całuję. Zrobić. Ale już pewnie usnęła. Ale to będzie Także całuję mocno i kocham bardzo. I Paulinę pozdrawiamy. Pani Paulino, już jesteśmy gotowi. No to żegnamy się. Marek Handwerker. Marcin Goczyba, program zrealizował Michał Karoń.